Serdecznie na briefingu prasowym w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pragnę powitać zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Tomasza Wiśniewskiego, zastępcę dyrektora Wydziału Powiadamiania Ratunkowego pana Sławomira Grysiaka, kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego pana Jarosława Teśluka i koordynatora trenera Centrum Powiadamiania Ratunkowego pana Krzysztofa Cyrulewskiego. I zapraszam do zabrania głosu pana komendanta. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie i możliwość przekazania tych informacji. Chcielibyśmy, aby dotarły one do społeczeństwa, aby bardziej, no, można powiedzieć, rozsądnie podchodzić do wezwań służb ratowniczych w przypadku, kiedy mamy do czynienia z niesfornymi owadami. Szanowni Państwo, od 1 maja 2024 roku do końca lipca interweniowaliśmy już prawie 2,5 tysiąca razy właśnie do tego typu zdarzeń. Są to zdarzenia u nas określane jako tak zwane miejscowe zagrożenia i one są przede wszystkim związane z tym, że wzywający nas do owadów pągoskrzydłych musi oszacować czy określić, czy występuje jakiekolwiek zagrożenie dla życia, zdrowia osób, dla domowników. Oczywiście jest to ocena subiektywna, natomiast proszę pamiętać, że my nie przyjeżdżamy małym samochodem, przyjeżdżamy dużym zestawem, jest tam 6 osób, ratowników, którzy są angażowani. Często dojeżdża jeszcze kolejny samochód, może to być drabina, bo w różny sposób jest dostępność do tych miejsc, więc no, są to spore siły i środki angażowane do tego typu zdarzenia. Oczywiście zawsze staramy się pomagać, bo taką służbą jesteśmy, ale i bywa tak, że po ocenie naszych ratowników nie zawsze to zdarzenie jest zasadne, aby wzywać tak duże siły ratownicze. Oczywiście przyjeżdżamy w trybie interwencyjnym, na sygnałach, no i też podejmujemy działania w tak zwanym trybie też interwencyjnym, czyli no, my nie jesteśmy podmiotem, który będzie zastanawiał się, czy coś zepsuć, czy naprawić. No niestety musimy pewne rzeczy oderwać, żeby dotrzeć też do tych owadów i tam zajrzeć, no i usunąć zagrożenie, jeżeli takie jest zgłoszone. Więc proszę mieć również taką świadomość, że może dochodzić do takich sytuacji. Stąd też staramy się zalecić, aby mocno zastanowić się nad tą interwencją lub też poprosić profesjonalną też firmę, która wykona to poprzez użycie wszelkich innych urządzeń i środków, których my jako ratownicy nie posiadamy. Tak więc ja jeszcze powiem, że w okresie letnim również nasze działania nie skupiają się wyłącznie na owadach, a tak jak powiedziałem, w analogicznym okresie w stosunku do ubiegłego roku, to mamy już ponad 700 interwencji więcej. Także widać, ta skala jest coraz większa. Ponadto nasze działania w tych okresach letnich bardzo mocno są również związane z zdarzeniami podczas zbioru upraw rolnych, czyli pożary na obszarach rolniczych, których już na chwilę obecną mieliśmy sporo, tym bardziej, że żniwa są w trakcie. Średnio miesięcznie od 100 do 200 interwencji, bo lipiec był odciut mniej, natomiast lipiec pokazał, że jest to nasilenie. Jak również warunki pogodowe w tej chwili również są dość ekstremalne, jeśli chodzi o wysokie temperatury i ilość opadów, jaka w ostatnim okresie się pojawia,
No więc również zagrożenia pożarowe w obszarach leśnych. Proszę Państwa, również okres wakacyjny, czyli interwencje związane z miejscowymi zagrożeniami na drogach, wypadki drogowe, te, które są priorytetem dla ratowania życia i zdrowia. W momencie, kiedy nasze zastępy są podczas usuwania owadów, w tym samym czasie może dochodzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń na drogach. I tutaj można powiedzieć, że często te zdarzenia są związane z udziałem ofiar śmiertelnych. W kolizjach śmiertelnych 100 osób, natomiast ponad 1900 osób potrzebowało pomocy bezpośrednio służb ratowniczych. To pokazuje skalę, gdzie jesteśmy tak naprawdę priorytetowo potrzebni. Ponadto działania na obszarach wodnych. Akweny, gdzie wypoczywają w tej chwili i młodzież, i całe rodziny. Również dochodzi do zdarzeń. Od maja do czerwca włącznie interweniowaliśmy ponad 90 razy, w tym 36 osób śmiertelnych. W przypadku interwencji do owadów błonkoskrzydłych, tak jak powiedziałem, ilość interwencji ponad 2,5 tysiąca. W czerwcu dwie osoby ranne, jakieś pogryzienia, pokąszenia się pojawiły i w lipcu trzy osoby ranne. Tak więc ta skala jest inna, natomiast ilość naszych wyjazdów jest naprawdę spora. Nie przez przypadek jest tutaj ze mną też przedstawiciel WCPR, czyli wszystkie te telefony, które są wykonywane przez społeczeństwo do służb, są filtrowane przez ten numer 112, tam to wszystko trafia. No i oddam głos teraz, jak wygląda to z tego punktu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj na spotkanie ze strony Komendy Wojewódzkiej. Rzeczywiście Centrum Powiadomienia Ratunkowego jest podmiotem, który pierwszy dowiaduje się o zdarzeniu. Faktycznie mamy porę roku taką, która znacznie zwiększa liczbę wszystkich zgłoszeń, które trafiają na numery alarmowe. Jakby i aktywność ludzi na świeżym powietrzu, i jakby natura też powodują, że tych zdarzeń jest rzeczywiście bardzo dużo. Jakie one są, to już troszeczkę powiedział o tym pan komendant, natomiast ja chcę podkreślić, iż nadal 70% połączeń, które trafiają na numery alarmowe, jest kwalifikowane w Centrum Powiadomienia Ratunkowego jako zgłoszenia niezasadne. Znaczna liczba, zwiększenie liczby zgłoszeń z uwagi na porę roku przekazywanych do podmiotów ratunkowych przekłada się, tak jak pan komendant wspomniał, bezpośrednio na liczbę wyjazdów, na angażowanie sił i środków do dużej liczby zgłoszeń. Stąd też myślę, że warto po raz kolejny podkreślić, iż na numer alarmowy dzwonimy wyłącznie w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia, życia, mienia, środowiska. Zdecydowana większość zgłoszeń kierowanych, one są kwalifikowane jako zgłoszenia niezasadne, natomiast należy pamiętać, że osoba zgłaszająca na numer, jeżeli wybierze numer alarmowy, nigdy nie zostanie tak naprawdę bez pomocy. Instrukcja, jak się zachować, co zrobić w danej sytuacji, zostanie udzielona osobie zgłaszającej. Natomiast warto pamiętać, że mamy porę roku letnią, również obejmuje to okres wiosenny, trochę jesienny. Tych zgłoszeń rzeczywiście jest w tym okresie bardzo dużo. Natomiast jakby liczba sił i środków i liczba osób, które są w stanie obsługiwać zgłoszenia kierowane na numery alarmowe, się nie zwiększa. Stąd też mój apel o to, aby pamiętać, że ten numer służy wyłącznie do zgłaszania sytuacji nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu, zdrowiu tu i teraz. W wielu sytuacjach można sobie poradzić samemu, tak jak pan komendant wcześniej wspomniał. Natomiast jak sobie poradzić, co zrobić w danej sytuacji, to taką informację również operator numerów alarmowych może przekazać. Nie oznacza to, że numer alarmowy jest telefonem informacyjnym, tak? To nie jest informacja telefoniczna, to jest numer do zgłaszania zdarzeń nagłych.
nie ma tak naprawdę znaczenia, jakiej pomocy potrzebujemy i jaka służba powinna być zadysponowana do danego zdarzenia. Operator może powiadomić tak naprawdę każdą z nich, jednocześnie wszystkie. W związku z tym apeluję, aby używać numeru alarmowego rozsądnie. Chcąc jeszcze uzupełnić tutaj, wychodząc naprzeciw tego typu sytuacjom, strona Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zostaje wzbogacona o informacje, gdzie jest odnośnik do poszczególnych komend powiatowych i tam znajdą się kontakty do tych podmiotów, które profesjonalnie są w stanie pomóc, aby usunąć owady błonkoskrzydłe. Tak więc zachęcamy do korzystania również z tych podmiotów. Tam się również znajdą kontakty do pszczelarzy. Często bywa tak, że wyrojenie się pszczół gdzieś w danym obszarze gęstszego zaludnienia może być niebezpieczne. One są wtedy pobudzone i mogą zagrażać, ale profesjonalne zebranie pszczół jest tym bardziej korzystne, że one jeszcze będą nam na naszą korzyść pracować, ten miód nam się wróci. Więc dobrze jest zadziałać profesjonalną służbą, tak aby te owady uratować i wypuścić je w miejscu odosobnienia od siedlisk ludzkich, tak aby nadal one mogły w tej przyrodzie funkcjonować. Proszę Państwa, pojawienie się gniazd owadów to też nie jest zdarzenie jednodniowe czy ad hoc. To się dzieje pewien okres czasu, co też wskazuje, że no, często są to miejsca przez nas zapomniane, zaniedbane i nagle, kiedy tam wchodzimy, zaskakuje nas duża kula gniazda. I to też świadczy o tym, że nagle budzimy się, że musimy podejmować gwałtowną interwencję i podnosić na nogi straż pożarną. Oczywiście jesteśmy służbą ratowniczą i nie chcemy tutaj wcale takiego przekazu dawać, że nie chcemy do tych zdarzeń jeździć. Natomiast z rozsądkiem, aby podejść i ocenić sytuację, czy rzeczywiście musimy tam w tym momencie się znaleźć, czy jesteśmy własnymi siłami w tym sobie poradzić. Jeżeli nie, no to tak jak mówię, kontakt do profesjonalnej firmy też, która będzie mogła to w sposób bezpieczny zarówno dla nas i dla tych owadów to wykonać.